wiem, że ja mieszkałem na takiej bardzo ostrej dzielnicy we Wrocławiu, na Sępolnie, i tam nie było przebacz, także... Także wyrosłeś na prawego człowieka. No tak. No ale a propos cięcia, no to oczywiście muszę cię na wizji zapytać o włosy, bo ty byłeś przecież kłapouchem, prawda? No właśnie. No i co? Nagle zdecydowałeś się odsłonić te uszy? Znaczy wiesz, no ja sobie już od roku czasu planowałem, że miałem ochotę ściąć włosy. Nie wiem, może to też wynikało z tego, że teraz takich łysych chodzi dosyć dużo po naszym kraju. Natomiast, ale głównie chodziło o to, że chciałem coś zmienić. Ja lubię czasami coś zmieniać w swoim życiu. Samo obcięcie tych włosów już było, myślę, bardzo interesujące, bo obciąłem te włosy sam nożyczkami krawieckimi. Wracając ale to z koncertu. Byłeś jakoś podstymulowany chyba trochę, no bo nie wiesz, dlatego, że w stanie totalnej trzeźwości sobie... To ja rzadko bywam trzeźwy, człowieku. No tak. Słuchaj, to było tak, że ja sobie od roku zamierzałem ściąć włosy i chciałem pójść na taki komputer właśnie, żeby zobaczyć, jak ja będę wyglądał, wiesz, w krótkich włosach. A to ja nie wiedziałem, że ty taki jesteś, że lubisz oglądać.